Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na kanale Sztuka Myślenia. Dzisiaj rozwiążę egzamin B34, który mieliście okazję pisać. Mówię tutaj do drugoklasistów. Egzamin, który odbył się dzisiaj, czyli 19 czerwca, był uznany za bardzo trudny, nie tylko przeze mnie, ale też przez innych nauczycieli, a także przez samych uczniów. Myślę, że to oni są w stanie się wypowiedzieć na ten temat, ponieważ jeżeli chodzi o przygotowania, to większość przerobiła ileś tam testów i myślę, że może się spokojnie do tego odnieść, że egzamin był trudny. Ja od siebie dodam, że egzamin był bardzo też podchwytliwy i bardzo szczegółowy. Warto prześledzić ze mną ten egzamin. Jeszcze tylko powiem, że wybaczcie mi ewentualne niedoróbki, jeżeli chodzi o montaż, a jeżeli uważacie, że źle odpowiedziałem na któreś z pytań, poprawcie mnie w komentarzu. Ewentualnie, jak mnie poprawicie, ja się do tego też odniosę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam do oglądania. Życzę co najmniej 20 punktów. Ok, zacznijmy od pytania numer 1. Pytanie numer 1 dotyczyło niwelacji punktów rozproszonych. Mamy tutaj odległość D, którą oblicza się ze wzoru 100 razy górny odczyt minus dolny odczyt. Chodzi o wysokość punktu 1. Należy tu odjąć 1,122 minus 0,939 metra i pomnożyć razy 100. Wynik uzyskamy w metrach i będzie to 18,30 metra. To był poprawny wynik, zadanie nie było aż tak trudne. Drugie. W którym dokumencie stanowiącym część każdego operatu geodezyjnego określa się cel oraz zakres rzeczowy i terytorialny wykonywania prac? Odpowiedź to odpowiedź C w sprawozdaniu technicznym. To ona zawiera informacje, gdzie, kiedy, w jakim układzie, jakim sprzętem itd. Trzecie pytanie to mamy na rysunku tutaj typowy niwelator kodowy. Jest to też proste pytanie, chyba że ktoś nie miał obcowania z tym niwelatorem. Zadanie numer 4 tutaj na czerwono nie zaznaczyłem. Zauważcie, że mamy tutaj dwa stanowiska A i B oraz pomierzone pikiety. Metodą biegunową pomierzone są odległości i kąty. Rysunek jest troszeczkę taki, może być irytujący, jeżeli chodzi o metodę biegunową, ale odpowiedź też jest dość prosta, C. Piąte. Jak nazywa się wskazany strzałką część znaku geodezyjnego? Jest to cent, która jest to część, która jest pod ziemią i jest pod naszym słupem. Jest to tak zwany podcentr. Dalej, szóste. Pomierzony ciąg niwelacyjny w celu założenia punktu szczegółowej osnowy wysokościowej, ile wynosi maksymalna długość ciągu, jeżeli składa się z czterech stanowisk? Zauważcie, że jeżeli składa się z czterech stanowisk, no to na każdym stanowisku mierzymy wstecz i w przód, a maksymalna długość celowych to 50 metrów. W takim razie na każdym stanowisku mierzymy 100 metrów, 100 razy 4, 400. Dalej, mamy zadanie numer 7, opis topograficzny punktu. I tutaj ja sam miałem troszeczkę dylemat, bo też się nie skupiałem za bardzo na tych pytaniach, nie zaglądałem tam nigdzie, żeby szperać, tylko rozwiązałem tak jak Wy. Zauważcie, że mamy tutaj poboczniki, więc teoretycznie wskazuje to na osnowę podstawową. Natomiast tutaj mamy trzecią klasę. Trzecia klasa tyczy się osnowy szczegółowej, więc tutaj pytanie, jaka jest to osnowa? Dodatkowo powiem w ten sposób, że poboczniki stosuje się w przypadku też, gdy nie ma podcentru. A więc nie wiem, może to źle odpowiedziałem. Ósme pytanie. Za pomocą którego z przedstawionych wzorów uzyskuje się sumę teoretyczną kątów lewych? Tutaj odpowiedź poprawna to odpowiedź B. Azymut końcowy minus azymut początkowy plus n razy 200 gradów. To pytanie nie jest aż tak trudne, ale w takim przypadku takich wzorów można coś oczywiście łatwo pomylić, więc nie powiedziałbym tutaj, że pytanie jest aż tak łatwe, mimo tak, że tak wygląda. Zadanie numer 9. Jeżeli pomiary wykonano tak jak na rysunku, to odległość między punktami osnowy geodezyjnej D1-2 można obliczyć stosując działanie. Tutaj odpowiedź D jest to twierdzenie kosinusów, które mówi o tym, że wartość długości naprzeciwko kąta równa jest sumie kwadratów dwóch pozostałych boków minus podwójny iloczyn tych boków i kosinus kąta naprzeciwko. Jak rysunek jest dziwny troszeczkę, zauważcie, że to jakiś instrument, jakieś piksele. Czcionka jest wzięta z CGO, a te rysuneczki są jakoś tutaj doklejone. Dziwnie to wygląda, ale okej. Okay. Zadanie 10. Który wzór należy zastosować do obliczeń przewyższeń H z pomiarów przeprowadzonych zgodnie z przedstawionym rysunkiem? Odpowiedź A jest poprawna, długość razy tangens kąta horyzontalnego. Tutaj część osób pewnie zaznaczyła B z racji tego, że typowo to jest, mierzy się kąty zenitalne, więc tam jest długość razy kotangens kąta zenitalnego.
11. Gdzie i w jaki sposób uwidacznia się wyniki wywiadu terenowego? Odpowiedź A na kopii mapy ewidencyjnej lub zasadniczej kolorem czerwonym. To jest paragraf numer 7 bodajże rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji w sprawie standardów wykonywania robót geodezyjnych. Zadanie numer 12. Tutaj mamy zadanie dotyczące generalizacji chodnika, krawędzi chodnika od strony ulicy. Ja odpowiedziałem tutaj B. Tutaj możecie mnie poprawić, jeżeli coś źle zrobiłem. 13. Pytanie. Na wyświetlaczu tachimetru przestawiony jest odczyt odległości skośnej. Gdzie jest wyświetlony? W odpowiedzi C mamy tylko długość SD. 131,678. Poprawna odpowiedź to odpowiedź C. Zadanie numer 14. To jest dość ciekawe zadanie, bardzo przyjemne. Aby ciąg niwelacyjny nie miał odchyłki wysokościowej, to znaczy, żeby wartość teoretyczna równała się wartości pomierzonej, należy mieć odczyt na stanowisku trzecim. Zauważcie, że reper początkowy to 350, reper końcowy to 351, końcowy minus początkowy to 1 metr, a mam odczyty 1,5 metra i 0,9 metra, wychodzi ponad metr. Trzeba coś odjąć. Ile? Proste działanie. Minus 1,413. Dalej, 15. Który z podanych zasad nie można zastosować podczas wykonywania szkicu polowego przy pomiarze sytuacyjnym metodą ortogonalną? Tu odpowiedź A jest odpowiedzią poprawną. Idziemy dalej. Jak jest coś łatwego, to nie będę tutaj się rozgadywał. 16. Tutaj mamy typowy dziennik do transformacji współrzędnych. Myślę, że to pytanie nie sprawiło Wam problemu. 17. Na podstawie fragmentu dziennika pomiaru kątów poziomych metodą kierunkową określ średni kierunek zredukowany na punkt C. Poprawna odpowiedź to odpowiedź C. Należy tutaj z tych dwóch ostatnich kolumn skorzystać. Zauważcie, że 75,3301 wyszło poprzez odjęcie. 75,3301 minus 0. Tutaj nasz kąt, który powinien być minus wartość naszego średniego kierunku, powinno wyjść 60,4041, więc nasz kąt to 75,3301 plus 60,4041. No jest to dość proste, ale może się komuś pomylić, bo dziennik jest tutaj duży. Dalej, 18. To jedno z moich ulubionych zadań. Jeżeli boki prostokątnej działki 12 przez 1 mają po 10 i 100 metrów, błąd to jest plus minus 1 cm. Powinniśmy zapisać błąd MA równe MB, tutaj jest niezapisane. To pomiar tej działki wykonywany jest z dokładnością. Zauważcie, że pochodne są tutaj zrobione, nikt Was nie pyta, należy po prostu podstawić. Za A wstawić 10, za B 100 i mieć odpowiednią jednostkę i wszystko wyjdzie. Zauważcie tutaj odczyt. Odczyt. Moim zdaniem ten rysunek jest troszeczkę niewyraźny, ale zauważcie, że widzimy tutaj, że coś jest w okolicach 1,70 m. Tu mamy na szczęście taką kreskę. Te 1,70 m też jest jakoś tak dziwnie zapisane. Jest taka kreseczka na dole i jeżeli tam jest 1,70 m, to powinno być początek tego 1,70 m, więc tam jest 1,69 m i 4. Rzeczywiście jest trochę mniej niż pół. Moim zdaniem odpowiedź poprawna to odpowiedź B, ale jest to niewyraźne, więc ktoś, kto naprawdę bardzo dobrze robi odczyty, może się pomylić. Dalej, jaki błąd mamy, kiedy ktoś tam zgubił szpilkę i źle odczytał? To też ja nie jestem do końca pewien, ale wiem, że to błędy grube to są omyłki, często niezależne, tak jak w dziennik pomiaru długości taśmą i tak dalej, więc raczej odpowiedź D, ale tutaj nie daję uciąć sobie ręki, bo chcę mieć rękę, ale myślę, że to jest odpowiedź D. Dalej, 21. Jest to planimetr biegunowy z ramieniem wodzącym do określania pola powierzchni. Jeżeli ktoś Wam tego, jakiś nauczyciel, nie pokazał tego nigdy na lekcji lub nie opowiedział, mam nadzieję, że ja powiedziałem, to nie odpowiedzcie na to pytanie, bo to rzadko kiedy jest stosowane. Dobra, idziemy dalej. 22. pytanie. Położenie sytuacyjne charakterystycznych punktów terenu w niwelacji punktów rozproszonych określa się metodą i teraz położenie sytuacyjne XY określa się metodą biegunową na podstawie odczytu kierunku z niwelatora, a także długości tej, którą liczyliśmy w pierwszym zadaniu. Dalej, 23. Jest to forma Hausbranta. Tutaj mam nadzieję, że moi tutaj stali oglądacze wiedzą, jak te formy się liczy oraz mam nadzieję, że ktoś Wam to pokazał bardzo dobrze na lekcji. Ta forma bardzo często pojawia się w kontrolach. To odpowiedź C. Mnożymy na krzyż i dzielimy przez drugą formę, przez dodawanie w kolumnach. Dalej, 24. To jest bardzo dobre zadanie, ale moim zdaniem troszeczkę za długie na ten egzamin. Mamy tutaj miary biegunowe.
Tutaj kluczem do zrozumienia tego zadania jest to, że stanowiskiem jest punkt 1000. Więc tutaj, jeżeli macie zrobione pomiary odległości kierunków z punktu 101, to odpowiedź zauważcie, że B i C od razu odpada, zostaje A i B. Należy później spojrzeć na kierunki i zobaczyć, że kierunek 2 jest największy, więc kierunek 2 w naszym screenie z CGO, z raportu, jest największy w A. Więc odpowiedź A jest poprawna, czyli stanowisko 1000 i największy kierunek na punkcie numer 2. Odpowiedź A jest odpowiedzią poprawną. Idziemy dalej. No tak, można się tutaj pogubić rzeczywiście przy tym zadaniu. Mam nadzieję, że ja się nie pogubiłem, ale myślę, że tutaj zrobiłem dość dobrze. Znaczy nie dość dobrze, no musi być dobrze albo niedobrze. Dobra, 25. O, to jest dość ciekawy dziennik, on zawsze sprawia kłopot. Nigdy się praktycznie nie pojawiał, teraz się pojawił, więc mogę twierdzić, że jest to dość trudne. Tutaj należy to obliczyć poprzez wysokość odczytu na nasz punkt wiążący 302017 plus drugi odczyt wstecz przy niezmienieniu osi celowej, czyli drugi odczyt wstecz 1902 należy to dodać i wychodzi 303919. Dalej, 26. Które z wymienionych przewodów wodociągowych należy przedstawić na mapie zasadniczej w skali 1 do 500 będące linią osi przewodu? Tu odpowiedź prawidłowa moim zdaniem to jest W100. No, pytanie jest dość trudne. Mam nadzieję, że tutaj ktoś wpisze coś w komentarzu. Idziemy dalej. 27. Co należy wpisać? Tutaj zauważyłem, że jest dużo CGO, więc jeżeli ktoś nie używał CGO, to pozdrawiam. Dobra, należy wpisać punkt numer 12. Tu raczej większość osób nie miała z tym problemu. Należy spojrzeć na ten rysuneczek, który jest powyżej. Zaraz może tutaj zjadę wyżej do góry. Zauważcie, że chodzi o P1, P2, K1, K2. Punkt pierwszy to 11 to P1, 12 to P2, 38 to K1 i 39 to K2. Na początku zapisujemy to tutaj punkty, na których zostały pomierzone kąty, czyli punktem P2 jest 12, a 38 jest tym drugim punktem. Zadanie numer 28, zadanie ze skali, na tym egzaminie znowu trudniej pojawiło się pole powierzchni. Zadanie jest dość proste, ale przy takiej dużej ilości stresu i wcześniejszych pytaniach trudnych można łatwo się pomylić. 1 do 500 w stosunku 1 do 2000 jest 4 razy mniejszy. Trzeba to zrobić do kwadratu, czyli 16-krotnie jest mniej. Zadanie numer 27 jest zadaniem bardzo trudnym. Ja nie wiem, czy dobrze tutaj też jakby rozumuję, ale jeżeli tutaj jest mniej niż 50 cm, to należy wstawić symbol podpory. Jeżeli jest, zadanie jest troszeczkę złe, bo tutaj jeżeli nie powinno przekraczać, chodzi o 1 mm w skali mapy, więc tutaj w tym przypadku moim zdaniem odpowiedź C jest poprawna i raczej tak jest. Tutaj chodzi o to, że jeżeli jest większe od milimetra w skali mapy, to się robi obrys, jeżeli jest mniejsze, to się wstawia po prostu tutaj podpory. Dalej, 30. Na przedstawionej mapie zasadniczej strzałką wskazano i tutaj odpowiedź C, ganek. Też naprawdę nie, jest dość ciężkie, jeżeli chodzi o symbole, to najcięższe, co można było zrobić. Dalej, mapa topograficzna w skali 1 do 10 tysięcy. Zadanie na myślenie, zadanie maturalne, tak naprawdę nie geodezyjne. Dobra, mamy tutaj punkt P. Zauważmy teraz, jak jest podpisana warstwica 225. Zauważcie, że warstwice są podpisane w kierunku swojego wzrostu, więc warstwice będą wzrastać. Skala jest 1 do 10 tysięcy, więc pogrubione warstwice są co 10 metrów. Więc tutaj mamy też na dole punkt 229,2. Tutaj też można było się domyśleć. Idziemy co 2,5. Ta warstwica nad P ma wartość 260 i minus 2,5, 257,50. Zadanie jest tutaj dość kłopotliwe. Moim zdaniem ciekawe, ale dla mnie jest ciekawe, bo nie mam stresu i sobie to robię tylko z ciekawości. Zadanie numer 32 jest podchwytliwe. No, wszystko jest prawie tu podchwytliwe. To dlatego jest ciężki egzamin. Może się wydawać, że powierzchnia jest w hektarach, ale dokładność jest wyrażona w parametrach projektu. Tutaj 4 miejsca po przecinku, a 4 miejsca po przecinku to 1 metr kwadratowy, bo hektar to 10 tysięcy metrów kwadratowych. Dalej, na rysunku przedstawiono, tu jest proste zadanie, ono się pojawia na większości egzaminów. Mam nadzieję, że nie mieliście z tym problemów, to kątowe wcięcie wstecz. Idziemy dalej do zadania 34, które było mega kłopotliwe i tak naprawdę ciężko było je wykonać. Trzeba było myśleć, a to akurat ja lubię. Dobra, idziemy dalej. Jak trzeba było je zrobić? Zauważmy, tutaj mamy odległości 10,80, 10,80. Później mamy 4,95, więc 10,80 plus 4,95 to 15,75. Zostaje odpowiedź B i C. B i C, ale które jest poprawne? Musimy rozstrzygnąć po wysokościach, czyli po H, po rzędnej. Należy zauważyć, że ten punkt, którego wysokość mamy określić,
A mamy, teraz wahamy się między odpowiedzią B i H, gdzie wysokość to 102,70 i 103,02. Którą wybrać? 102,70 czy 103,02? Spójrzmy na ten szkic. Zauważmy, że ten punkt z lewej strony jest niżej i ma wartość 102,98, więc nasz powinien być wyżej, a wyżej tylko może być 103,02. Ja zrobiłem tak to zadanie, można zrobić inaczej. Zadanie numer 35. Znowu nie chcieli Wam dać procentów. Pewnie w szkole liczyliście na procentach, a macie tu promile. Zauważcie, że mamy rzędne niwelety tutaj i rzędne terenu. Na szczęście dali Wam, nie wiem czy na to zwróciliście uwagi, rzędne niwelety i rzędne terenu są takie same, więc tutaj Was nie złapali na to. Macie zaznaczony też tam pochylenie 0,0064. Delta H przez D jest policzone, wystarczy pomnożyć to razy 100% lub razy 1000 promili. A jak chcecie liczyć, to jest to wartość różnicy wysokości terenu podzielone przez odległość. Odległość to 11 metrów. Tutaj potrzebny był kalkulator. Odpowiedź tutaj jest w promilach. Stety albo niestety, jeżeli ktoś nie widział nigdy promili, bo liczyliście w procentach, no to wtedy no, mieliście z tym problem i pewnie byliście źli na tych, którzy układali egzamin, bo mogli to zrobić, nie chcę powiedzieć po ludzku, ale mogli to zrobić po prostu łatwiej. Ale nie zrobili tego łatwiej. Dobra, idziemy dalej. Odpowiedź to 6,4 promila. Czy to jest dobra odpowiedź? Bardzo szybko to policzyłem, ale wydaje mi się, że to jest dobra odpowiedź. Tak, bo tutaj trzeba pomnożyć razy 1000. 0,0064 wystarczy pomnożyć razy 1000 promili. Jakbyśmy pomnożyli razy 100, to nie było odpowiedzi w procentach, więc tak, to jest poprawna odpowiedź. Teraz to sobie obliczyłem. Dobra, zdanie numer 36 jest dość proste. Przedstawiony rysunku szkic jest częścią dokumentacji geodezyjnej z pomiaru. I uwaga, to jest sieć niwelacyjna. Zauważcie, ile mamy tu reperów. Dobra, 37. Błąd cyglenny też nie jest to trudne. Należy podzielić 0,2 mm, podzielić przez 100 mm, a następnie zamienić to na wartość 1 dzielone przez 500. Dobra, 38. to zadanie z wagami. Należało tu obliczyć średnią ważoną z tego, czyli 20 razy 3 plus 2 razy 20,050 dzielone przez 5 wychodzi 20,020. I 39. zdanie też, kurczę, mega trudne. Na rysunku przedstawiono fragment szkicu sytuacyjnego. Dycha została zmierzona tam ruletką. Tu z miar ortogonalnych zauważcie, że różnica tutaj między 29,35 a 21,35 to jest 8, a różnica między 14,05 i 8,05 to jest 6. Więc mamy tutaj Pitagorasa. 6 kwadrat plus 8 kwadrat ma się równać 10 kwadrat. Znaczy nie ma się równać, tylko ile się równa? Tak, równa się 10, tak? Bo to wychodzi razem 64 plus 36 setka pierwiastek setki to dycha, co nie? I na końcu mamy te pytanie numer 40. Tutaj ono jest dość proste. Wystarczy dodać tylko tutaj przyrosty i uzyskamy współrzędne punktu P. Także uważam, że egzamin był trudny. Mam nadzieję, że zdałeś ten egzamin, że prześledziłeś go ze mną. Jeżeli nie zgadzasz się z którymś z moich odpowiedzi, z którąś z moich odpowiedzi, zapisz mi to w komentarzu. Ja nie twierdzę, że wiem wszystko. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i mam nadzieję, że do usłyszenia.